Naszymi gośćmi są dziś bracia Szczepanik, czyli grupa Pectus, która już za chwilę zaprezentuje się na opolskiej scenie. Co macie dziś dla naszych stare widzów? Stare miał buty, starą koszulę, w dziurawych hamaszach szedł. Mój dżinsy też miał stare. To są ten strój, jak rozumiem. Lata 73 rok, ballada o Tolku Bananie, właściwie piosenka z naszego dzieciństwa. Każde wakacje oglądaliśmy ten piękny serial. No i dzisiaj na opolskiej scenie w braterskim gronie. Będzie energetycznie. Dla Państwa. Będzie energetycznie, będzie świeżo. Zobaczymy, co się wydarzy. Zapraszamy 20:15. Mam nadzieję, że Państwo z nami zaśpiewacie. Mam jeszcze do Was dużo pytań. Cała lista od fanów. Jesteśmy przygotowani. O tym za chwilę w TVP Info. Widzom Jedynki i dziękujemy za uwagę. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. To najpierw porozmawiajmy o Opolu, a później będę cytować te wszystkie pytania od fanów. Jeszcze na dodatek dostałam informację od Waszych fanów, że mam Was jak najszybciej wypuścić, bo czekają na zdjęcia. Jeszcze do tego macie zaśpiewać na tej opolskiej scenie. O magię tego miejsca chciałam Was zapytać, ale teraz już zupełnie na poważnie, bo to jest miejsce dla polskich artystów niezwykłe. Dlaczego? Zgadzam się z tym, że to jest miejsce niezwykłe, ale... Słyszycie to Państwo? Już mam gęsią skórkę, jak słyszę. Przede wszystkim ta atmosfera, która zaczyna się kilka dni przed samym występem, prawda? Fantastyczna opolska publiczność. Te wszystkie przyboje, które znamy z dzieciństwa, gdzie występowali nasi koledzy muzyczni, oni wszyscy podkreślają, że ta właśnie aura tego festiwalu, ta atmosfera, to wszystko, co dzieje się na scenie, ale też poza sceną, te wszystkie spotkania artystyczne. Zakulisowe. Ale też jak brzmiało Twoje pytanie, nie każdy może wystąpić na deskach opolskiego amfiteatru, tak? Na deskach tych szczególnych, kultowych, więc absolutnie zespół Pectus jest zaszczycony, że po raz kolejny, jak już liczyliśmy, my mniej więcej od 9 do 12 razy już mamy tą możliwość występowania na tych deskach, więc to jest absolutnie zaszczyt i pełne wyróżnienie. Pełne wyróżnienie. Warto też wspomnieć nasz taki jubileuszowy występ tutaj na 50. festiwalu, gdzie zdobyliśmy 2 statuetki za przebój i za w kategorii super wyczność. Wszystkie nagrody od Państwa. Od Państwa właśnie. Wracamy tutaj, bo to dzięki właśnie publiczności, telewidzom dotrzymaliśmy te nagrody, za to oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni. To teraz jedno pytanie od naszych fanów. Jak to się stało, że lider zespołu najpierw postanowił koncertować sam, a później światu pokazał braci? Bo bracia byli jeszcze za młodzi. Znacie, to jest tak jak z dobrym winem. Zawsze najpierw się daje bardzo dobre wino, a potem się daje tylko lepsze. Jak się dogadujecie? Bo ja też mam rodzeństwo. Podobną liczbę sztuk, ale cały czas się biliśmy i kłóciliśmy, a wy jakoś tak zgodnie potraficie. Nie, my od samego początku mieliśmy wspólne pasje. Byliśmy wychowani w skromnym domu, w małej miejscowości. Serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy Bogoniowice, nasze rodzinne w Małopolsce. A my wspólnie po prostu od samych młodzieńczych lat uczyliśmy się budowania boiska, graliśmy w piłkę. Tata nasz był piłkarzem, więc drugą pasją, która jest oprócz muzyki w naszym życiu, jest piłka nożna i to scala nas, zarówno artystycznie, jak i sportowo. Wydaje mi się też, że zbudowaliśmy sobie między nami taką relację, o której nawet w pewnych kwestiach nie musimy o niczym rozmawiać. Wystarczy spojrzenie czy gest i każdy wie, co do niego należy, więc to jest absolutnie wartość. To jest wielka siła, prawda? Ale musimy też powiedzieć, że do bujek też dochodziło. Ale to takich małych. Jak musiałem się wami zajmować jako najstarszy brat. Ale wtedy, kiedy wychodzicie na scenę, nie ma żadnych wątpliwości. On rządzi, a wy robicie to wszystko. Demokracja kontrolowana, to się u nas nazywa. Rządzą nasze kobiety, tak naprawdę. Moja żona jest menedżerem zespołu, więc też czuwa nad wszystkim. Zmonopolizowałeś rządy, jak rozumiem. To znaczy, ty i żona. Nie, wszystko, o wszystkim rozmawiamy. Wszystko jest, że tak powiem, zgodne z naszymi przekonaniami. Prawda, od kompozycji po wizerunek, jak widać, wszystko jest spójne. Staramy się też ze sobą dużo rozmawiać, przebywamy ze sobą, jak wiecie Państwo, bardzo dużo czasu i w samochodzie, i w busie, w hotelu, na koncertach. Również na wczasy też wyjeżdżamy we własnym gronie z dzieciakami. Na narty gramy w piłkę razem, tak, więc czasu naprawdę spędzamy 400 dni w roku. Nie nudzimy się sobą, to jest chyba fajna relacja.
pokazana, że można łączyć pasję z zawodem, prawda, i rodziną. No, w dorosłym życiu, także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tym razem też dla Państwa możemy śpiewać i dzielić się naszymi wartościami. To jest chyba najfajniejsze, takie najbardziej optymistyczne przesłanie, jakie tutaj usłyszałam. Poza oczywiście wszystkimi walorami artystycznymi, ale chciałam zapytać jeszcze o jedną kwestię. Czy Wy czasami jesteście widzami? Czy macie na przykład czas, żeby usiąść na widowni tutaj i posłuchać kogoś z kolegów? Kto na Was zrobił wrażenie? Kogo tak moglibyście polecić? Tak się składa, że ja dzisiaj jestem w jury koncertu premier, więc będę oceniał 10 wykonawców. Zobaczymy, kto wygra. Mam nadzieję, że wygra najlepszy. Tak, bardzo często oceniamy naszych kolegów z branży, bo wiemy, jak to jest, kiedy się stoi na scenie i wiemy, jak to jest, kiedy się schodzi ze sceny, prawda? My staramy się być zawsze takimi samymi ludźmi. Zresztą to podkreślają nasi koledzy. Ale kiedy na przykład zespół Pektus nie gra, staramy się jeździć w Polskę i za granicę, oglądać też naszych kolegów, naszych przyjaciół i też zagraniczne zespoły, żeby czerpać inspirację i wizerunkowo, i sceniczną, i muzyczną. Tak? Medialne, które wykorzystujemy na swoim koncercie. Na przykład na każdym naszym koncercie multimedialnym śpiewa z nami w synchronizacji Maryla Rodowicz. Dlatego, że się bardzo lubicie. Ciekawostka, tak. Też. I zaśpiewała na naszej płycie Pektus Kobiety, więc to absolutnie jest wyjątkowe. Dzisiaj przed nami koncert Wielkie Przeboje Małego Ekranu. To są takie przeboje, które zawsze zapadają w serce, bo kojarzą się z naszymi ulubionymi filmami, ulubionymi serialami. Takie, które wywołują emocje, wywołują wspomnienia. Które są w naszych domach. Dokładnie. To są seriale i filmy telewizji polskiej. Oprócz tego szlagiera, który Wy wykonujecie dzisiaj, czego byście chętnie posłuchali na piosenie? Czterej pancerni powrócimy. Ale też za niedługo będziemy śpiewać Tomkowi 40 lat minęło, jak jeden dzień. W listopadzie, drodzy Państwo, zapraszam wszystkich. Tych piosenek jest dzisiaj naprawdę multum i każda ma każde coś. Każde wykonanie. Tak, byliśmy na próbach, słuchaliśmy, naprawdę jest wyjątkowe. Ten koncert będzie wyjątkowy, magiczny, już to czujemy, naprawdę. Oglądajcie nas. Tak. Powiedziałeś o tym, że będziesz w jury konkursu. Chciałam zapytać o to, bo Wy jesteście już wielkimi gwiazdami. Was można zapytać o rady i można zapytać o to, jak widzicie polski rynek muzyczny wśród tych raczkujących, wśród tych młodych talentów. Na pewno wiele osób spotkaliście już na scenie. Wiele osób słyszeliście i wiecie, czym dysponują, czym mogą się pochwalić. Widzicie już jakieś gwiazdy? Oj, nie będziemy tutaj wymieniać pewnie. Państwo, wiecie doskonale, że nawet wygranie jednego konkursu czy dwóch jeszcze nie powoduje, że będziemy się tym zajmowali przez całe swoje życie. To jest tak wiele czynników, tak wiele płaszczyzn, wyrzeczeń, mnóstwo takich malutkich, drobnych elementów, które trzeba scalić, żeby naprawdę robić to, co się kocha, żeby zauroczyć publiczność, zainteresować swoimi wartościami, swoją muzyką, tekstami. Jest to naprawdę, muszę powiedzieć, ciężka praca i wielka, wielka trema, bo zawsze rozmawiamy z naszymi koleżankami czy kolegami i Irenka Santor, nasza przyjaciółka muzyczna, zawsze mówi, jeżeli skończy się trema, kiedy wychodzisz na scenę, to znaczy, że musisz zmienić zawód. Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że to doświadczenie też bierze troszeczkę górę. Pokora i ciężka praca przede wszystkim i szacunek do sceny, szacunek do drugiego człowieka. Rozpoczynając od wejścia na koncert, od pani, która się zajmuje sprzątaniem, po ochronę, pani, która gotuje i po kierowcę, który nas przywozi, więc to jest absolutnie zbudowanie całego wizerunku. No podobnie z takim dużym koncertem jak dzisiaj, z tak dużym wydarzeniem. Tak. Jest po prostu setki osób, które pracują. Państwo ich nie widzicie i trzeba ich bardzo doceniać, bo dzięki temu oglądacie Państwo tak duże. Dzięki temu też my tutaj jesteśmy i rozmawiamy z Państwem. Wiemy, ile oni wkładają pracy w taki koncert i dlatego o tym mówimy. Puentując wypowiedź braci, trzeba być prawdziwy i autentyczny, dążyć do celu po prostu. Mieć troszkę daru i troszkę melodii. Odpowiadając jeszcze na Twoje pytanie, mamy na oku pewną młodą wokalistkę, ale nie możemy powiedzieć, bo
musimy być bezstronni. Ale już zdradziłeś wokalistkę, czyli... No dobra, to już powiedz wszystko. No słuchajcie, panowie, jeszcze jedną rzecz, bo a propos właśnie tego pytania, które zadałam przed chwilą, bo jak rozumiem, wy, będąc młodymi ludźmi... Miałem na myśli koncert debiutu wczorajszy. Okej, okay, rozumiem. Też od samego początku nie mieliście takich planów, że jak dorośniecie, jak już każdy osiągnie odpowiedni wzrost i wiek, to zostaniecie gwiazdorami polskiej sceny. To jest to, co Tomek powiedział, że nikt nie oczekiwał, co będzie za 5-10 lat. Zespół Pectus świętuje 15-lecie. Więc w tym składzie już... Ale na początku chcieliście tak. być piłkarzami. Tak, mało brakowało, byłaby kariera piłkarska. Może nie taka jak Roberta Lewandowskiego, ale gdzieś tam nasz kierunek był właśnie oparty na artystycznym bądź sportowym. Dzięki temu teraz kierunku. Gramy. Mamy swoją drużynę piłkarską, Pectus Football Team, więc spełniamy się i na boisku. Na różnych płaszczyznach. Tak. Możemy, jeśli chcecie Państwo z nami zagrać mecz, właśnie. Na Pectus Football Team, nas, chętnie z Wami zagramy. Podejmiemy rękawice. Łatwo nie będzie. Nie tylko muzycznie, ale i sportowo jest. Myślę, że zgłoszenie dostaniecie jeszcze dzisiaj wieczorem. Także proszę dołączyć numery telefonów. I już jakby kończąc, zapytam, czy w tej waszej małej miejscowości, którą pozdrawialiście... Serdecznie pozdrawiamy wszystkich mieszkańców. Małopolska. Jest jeszcze więcej takich rodzin muzykujących. Musiałabyś zadzwonić do mam... muzykujących! Tak. Myślałem, że czy jest więcej... Na... Czy jest więcej braci Szczepaników? Nie znamy takiego zespołu, gdzie było nasi kuzyni są. Orkiestrę strażacką prowadzą, grają nasi kuzyni. Z rodziny od naszego taty, bo my początkowo zaczęliśmy grać w orkiestrze strzyżackiej w Ciężkowicach, gdzie założycielem i kapelmistrzem był ojciec chrzestny naszego taty, więc tutaj nasze korzenie takie, gdzie ze strony właśnie taty też mamy kuzynów, mnóstwo instrumentalistów, muzyków, którzy też w naszej miejscowości czynnie biorą udział. Ale gdyby było czterech rodzonych braci to grających i śpiewających i grających każdy na innym instrumencie, nie znam. I na boisku każdy na innej pozycji, więc to też jest ewenement. A pozycje moglibyście wymienić? Pomocnik, napastnik, pomocnik, obrońca. A to jeszcze brakuje obrońcę. Brakuje nam bramkarza. Obrońcę na koniec zapytam, bo to macie mniej więcej taką Mateusz. Kolejność. Pan mówi najwięcej, pan troszkę mniej, pan w kolejności trzeciej i czwartej. A czego Pectusom życzyć, oprócz tej radości, bo mam wrażenie, że tego najbardziej potrzebujecie, tego kontaktu z widzami, tej radości, która zwłaszcza po pandemii jest taka potrzebna. To czego jeszcze oprócz tego? Na pewno zdrowia, bo zdrowie, jak będzie zdrowie, to będą koncerty. Zdrowie póki co jest. Czego jeszcze? Myślę, że kolejnych płyt, kolejnych pomysłów na nowe piosenki, na nowe utwory, oczywiście rzeszy nowych fanów. No i czego? No, myślę, że żebyśmy się trzymali cały czas to, razem. Było przed pandemią, żeby już wróciła normalność i te spotkania z publicznością, z państwem przed telewizorami, żebyśmy się jeszcze trzymali razem przez długie lata. Żeby kultura przetrwała. Dokładnie. Panowie, muszę was wypuścić, bo inaczej koncert się nie odbędzie. Zaczynamy koncert. Starą koszulę w dziurawych kamaszach szedł. Brawo, dziękuję bardzo. Zespół Pectus Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.